Hej, cześć, witajcie w kolejnym, czwartym już odcinku. Zagrajmy w Flicking Evolved sezonu trzeciego. Podobnie zagramy sobie jako nasza Neigliria Fowleri, jako nasza bakteria, choć w sumie to powinien być pierwotniak. Niech dodadzą pierwotniaki do tej gry. Mamy 50% wygranych, dosyć słabo. I jak tak patrzę na przeciwnika, to będzie nas on ruchał. W dupę jest to Radek 000. Za chwilę zobaczymy sobie nazwę jego plagi. Nicości, już kiedyś z nim grałem. Poprzednio chyba udało mi się to wygrać. Natomiast w tym momencie widzę, że on tutaj nabrał troszeczkę bardziej doświadczenia niż ja i no raczej nie pójdzie nam to tak dobrze jak poprzednio. Nie, czekajcie. Radka 00 to ja mogłem widzieć na streamie u Gimpera, nie jestem pewien. No, w każdym razie kojarzę tę ksywkę i kojarzę nazwę choroby Nicość. Good luck, have fun. Dobrze. Boże, nie przyjrzałem się, o, chyba jest bakterią. Tak mi się wydaje, bo chyba miał znajome geny. Dobrze. Zaczniemy sobie po staremu Sudanie, weźmy sobie już odporność na ciepło. Postaramy się tutaj wygrać etap początkowy i ponownie odciąć naszego oponenta od punktów DNA. Natomiast jeżeli on jest doświadczony, to z całą pewnością zacznie nas badać bardzo szybko. Skoczmy sobie tak. Badanie, tak szczerze mówiąc, lekarstwa wydaje się być najlepszą opcją w tej grze. Nie wiem, ja jakoś jeszcze nie byłem w stanie za bardzo wygrać czegokolwiek. No, udało mi się w poprzednim odcinku, ale to umówmy się, przeciwnik był po prostu zupełnym nowicjuszem. Miał tam dwie rozegrane gry, z czego jedną przegraną. Myślmy sobie tak, pójdźmy sobie od razu przez Indie. Może zwierzęta w początkowym etapie mają jakieś większe znaczenie. Przecież nie, no one są strasznie drogie. Aczkolwiek jakieś, wiecie, zwierzyna hodowlana wydaje się być całkiem dobrym pomysłem. Zważywszy na to, że tutaj większość tych krajów to są jednak kraje wiejskie. Algieria. Ciekawe co jest w Algierii, bo to jest biedny i mimo wszystko niewiejski kraj. No to co oni tam robią? Pewnie ropa jest. No tak. Dobrze. To w sumie nie mam pojęcia, co jest Algieria, czego tam nie ma. Libia, no skąd on się mógł wziąć w Libii? Jeżeli jest w Libii, to znaczy, że prawdopodobnie zaczął w Afryce Zachodniej. Tak czuję. No myliłem się. Czyżby zaczął w Algierii? Nie patrzyłem na jego genę, może to był błąd. Dobra, nie marnujemy już więcej punktów DNA. Nie, nie zaczął w Algierii. Czyli w sumie jedynym dla mnie logicznym wytłumaczeniem wydaje się być... Czekajcie, jest w Egipcie? Nie, no czyli musiał zacząć gdzieś w Europie. W tym momencie powinniśmy zostać wykryci, chyba że nikt poza mną nie korzysta z tej taktyki, z tej zagrywki. No, zostaliśmy znalezieni. Znalazł nam Sudan, zobaczył, że 40 milionów ludzi i tyle. Dobra, no to gdzie on jest? Spróbujmy go namierzyć. Czekajcie, bo trochę się pogubiłem, wziąłem już tą zwierzynę hodowlaną, dobra. Weźmy sobie odporność na leki może. To w tej chwili nam nic nie da, ale to nam w późniejszym etapie. 21 milionów, no nadal to rośnie, nadal to rośnie. To nadal rośnie, to się robi coraz więcej. Przepraszam. Przepraszam. Nie powinienem w ogóle takich rzeczy mówić. 29 milionów, 20... 30 za chwilę. Na czym się zatrzymasz? W tym momencie to może być Afganistan albo Peru. Poszedłem w Afganistan. Gdzie jest Afganistan? Spróbujmy. No nie, nietrafiony strzał. To nadal rośnie bardzo szybko. No wątpię, żeby on był z Peru. Peru jest tu, tak? Dokładnie. Ale no to on ma już 35 milionów. Tylko kwestia, czy on zaraził już drugi kraj, czy jeszcze nie. Dobra, weźmy sobie może na zimno, żeby troszeczkę lepiej pójść tam na północy. Czas najwyższy już, żeby rozwinąć coś w stronę ekstremalnego bioareozolu. Indie upadają. Hindustan nasz upada. Piękny. Stworzony przez... Dobra, nieważne. Nie róbmy tutaj żadnych osobistych wcisków. Skoczmy sobie w stronę tego bioareozolku śmiesznego. Indie. Dobra. Pożeramy Indie. Powinniśmy dostać więcej punktów DNA. Dostajemy dosyć mało, tak szczerze. Czyżby zaczęli już go badać? Nie, nie ma pracy nad lekiem. O 3%, ale to nie wygląda mi, żeby to było, wiecie, uodpornienie genetyczne, czyli to prawdopodobnie jakiś objaw. Tak mi się przynajmniej wydaje. Powinienem pójść przez ptactwo, to był błąd.
Wielbłąd cholerny. Dobra. Skarpę sobie do Brazylii. Jeszcze tutaj jakoś szczególnie nie ogarniam taktyk, tak prawdę mówiąc, na multiku. Ale z tym to się jeszcze wyrobimy. Weźmy sobie odporność na zimno, bo poprzednio to nam dało naprawdę sporo. Tutaj na całej północy generalnie lepiej nam pójdzie. Na ciepło aż na drugi poziom nie trzeba rozwijać, ale na zimno zdecydowanie. Nie mam pojęcia, gdzie on zaczął. Szybko, szybko, szybko. Nie wolno przepuszczać żadnej bańki. Tak, ptactwo pójdźmy. Ptactwo za chwilę weźmiemy sobie zresztą na drugi poziom. Boliwia. Ej, to może on rzeczywiście zaczął w Peru. Tak, zaczął w Peru. O kurde, dobra. Przepraszam, skasztaniłem to. Boże, nie. Zgałganiłem już, jak już. Skasztanić nie oznacza, oznacza zupełnie co innego. Dobra. On ma 100% premii do zaraźliwości podczas zarażania naszych. No dobra. No to już nie masz. Tak ci to powiem. Powinniśmy skontrować generalnie tym samym. W tym momencie. Chociaż w sumie nie, bo on ma za mało zarażonych. On ma tylko Argentynę na dobrą sprawę. Argentynę, Peru, kraje Bałtyku, Ukraina, o! No w sumie masz 400 milionów ludzi. Pewnie będzie szedł pod to, z racji tego, że mocno wygrywamy. Czy ja będę w stanie coś z tym zrobić? O, widzę, super, pięknie. Zmutowana objaw anemia. Za chwilę zacznie nas badać i w tym momencie on zacznie wspierać badanie i my przegramy grę. Nie możemy na to pozwolić. Skoczymy sobie za chwilę pod... Zrobimy mu to samo. To mu bardziej zaszkodzi niż to jego nam. Mimo wszystko mamy więcej zarażonych ludzi na świecie. Sparaliżujemy go, on przestanie dostawać punkty DNA, a my nadal będziemy mieli w wielu miejscach drogę otwartą, na przykład w Chinach. Okej. Dobra, skoczymy przez to. I proszę bardzo, no i co teraz mi powiesz? Nicość? Nie lubię Fryderyka niczego. Kiedy ty spoglądasz w otchłań, otchłań spogląda w ciebie. O kurde, on już to skontrował. Ha, widzicie, już się szykował. Czekajcie, czyli on w tym momencie ma to na pierwszym poziomie i to na drugim. Ajajaj, bardzo źle, bo on w tym momencie będzie w stanie bardzo szybko nadrobić zaległości. Przegrywam to w tym momencie. Zmutowano mi kolejny objaw. Muszę go zdewoluować jak najszybciej. Szkoda, że tutaj nie ma kreacjonisty. Sparaliżował mnie, nie zarażam nic. Kurde no, odciął mnie, chociaż ja mam znacznie więcej ludzi. Chiny, padnijcie. Dobra, w tym momencie on zaraża szybciej ode mnie. Nic dziwnego. Może nie powinienem się coś takiego bawić. Próbowałem go odciąć, a on odciął mnie. Dobra. Zaraził generalnie połowę tych ludzi, co ja. Nic, bez tego to nie zrobi absolutnie nic tutaj. Czy już mam minus... No, super. Kara do zaraźliwości przy zarażeniu ludzi, którzy są aktualnie zarażeni przez inną chorobę. Dobra. Musimy wziąć udział w tym wyścigu. I mieć nadzieję, że uda nam się dostać dość dużo punktów DNA. Przeciwnik jest badany. Hehe, tu. Dobra. Znowu chciałem puścić bardzo śmieszny żart. Pomóżmy może mu trochę. Trudniej wyleczyć o zaledwie 3%. Ale on generalnie jest dosyć blisko zarażenia całego świata w tym momencie. On ma tylu zarażonych co my, no i w tym momencie już ma więcej. Kara do śmiertelności, ja nie chcę zabijać. O, on zaczął zabijać, no tak, dobra, bo on ma już... On już osiągnął to. Czyli w tym momencie robimy tak... Nawet mogą zacząć mnie badać, to nie ma, nie stanowi żaden problem.
nie stanowi to żadnego problemu, przepraszam. Muszę się, chyba wrócę do tego, że kiedyś, wiecie, na początku odcinka mówiłem różne trudne połamańce językowe, ponieważ ostatnio zauważyłem, że strasznie mam problemy z takimi rzeczami. Zacząłem na odcinkach seplenić i w ogóle. Może sobie zaczniemy tutaj robić jakieś połamańce językowe na dzień dobry, na początek odcinka. Wiecie, coś w stylu wyrewolwerowany rewolwerowiec wyrolował wyrewolwerowanego rewolwerowca. I tak dalej. Tak szczerze jestem ciekaw jeszcze, czy byłbym w stanie teraz powiedzieć tą wiązankę z Tengu Challenge. Który, nawiasem mówiąc, nie wyszedł, to był naprawdę fajną inicjatywą. Szkoda, że nawet Kamikaze nie wziął udziału. 6,5 miliarda ludzi zarażonych, ale świat wierzy, że choroba jest wielkim zagrożeniem i zaczęli badać go na całego. Zobaczymy, może jeszcze uda się go wyleczyć. Naprawdę gościu dobrze to rozgrywa. Przyszpilił mnie do ściany i w tym momencie to jest moja ostatnia nadzieja. Nie wiem, czy jest na Grenlandii, mam nadzieję, że nie. Zostaje mieć nadzieję, że on w przeciwieństwie do mnie nie wziął odporności na leki i tak dalej. I będzie miał problem z tutaj, wiecie, z daleką północą. Łatwiej wyleczyć o 12%. 140 dni do wyleczenia choroby. No raczej nie zdążę. No dobra, no to co? Umieramy powoli. To może spróbujmy jeszcze na koniec powiedzieć tą wiązankę. Tylko ja muszę ją... Nie pamiętam tekstu. 45% laboratoriów. On w tym momencie przestał zarażać. On w tym momencie zabija A Boże, czekajcie, ile zostało zdrowych ludzi na świecie? No za mało. Wszystko się zaraz skończy. No, zaczął zabijać na całego. I w tym momencie niszczy im potencjał badawczy. To jest koniec. Zniszczył połowę potencjału badawczego? No prawie. Dobra. Zagrajmy fair. Dobra. Może nie powinienem tego robić, ale już kij. Dobra, przegrywamy to w tym momencie. W tym momencie wygrał. Dokładnie. Porażka, twój przeciwnik zarycił wszystkich ludzi na świecie. No dobra. Było ewidentnie ode mnie lepszy, lepiej to rozegrał. Bardzo szybko odkrył mój kraj startowy, bo od razu skupił się na tym, żeby olać jakieś, wiecie, odporności na zimno, na leki czy cokolwiek. Po prostu od razu poleciał pod... Nie pamiętam, jak się nazywa ten objaw, ale on powoduje, że dostajemy ogromny bonus do zarażania ludzi zarażonych przez inną chorobę, to po pierwsze. A po drugie, dostajemy lekką śmiertelność, która powoduje, że zostajemy od razu wykryci, jednakże też powoli niszczymy potencjał badawczy. No dobra, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę oraz subskrypcji i do zobaczenia już w następnych odcinkach, w którym potrenujemy sobie troszeczkę język. Dobra, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!